Dobry wieczór, prosto ze Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Wita Was Robert Bońkowski. Zapraszam na mecz Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze. Pociągany był za koszulkę Zoran Arsenić, a jeśli był pociągany, to będzie rzut karny. Tak jest, rzut karny Jagiellonii Białystok, a do jedenastki podchodzi Guilherme. Długi rozbieg, lewa noga, Martin Chudy w bramce. No i mamy gwizdek, Jarosława przybyła. Guilherme bierze rozbieg. Guilherme 1-0! Sitia, Guilherme Sitia. Lewą stroną, Jagiellonia próbowała już iść z kontratakiem, ale to się nie udało. No i skoro strata, to teraz kontratak Górnika Zabrze. Chcą szybko tę piłkę wznowić. Żurkowski. Przy piłce teraz grający z numerem 77 Ioannis Mistakidis. Znowu Żurkowski. Żurkowski, Mistakidis, ładnie Żurkowski, pole karne, Żurkowski, gol, 1-1. Ależ pięknie pograli na jeden kontakt w polu karnym Jagiellonii. Żurkowski lewą nogą huknął w dłuższy słupek, czyli w lewą stronę bramki Grzegorza Sandomierskiego. No i strzela bramkę ten młody reprezentant Polski. Na własnej połowie Jagiellonia, już piłka wędruje na połowę gości. Nowikowa zrobił kółeczko z piłką, poczekał za Romańczukiem, zagrał do środka. Romańczuk teraz przerzuca na stronę lewą do Bydwarsona. Ładnie Bydwarson opanował piłkę. Dośrodkowanie. Scepowicz, Scepowicz, chłopie. Jeszcze Nowikowas! Aj, zablokowany strzał, drugi strzał Nowikowasa! Tym razem w bramkę! 2-1, brawo Ara! 9. gol Arvidasa Nowikowasa w tym sezonie. Żurkowski, jakby Górnik poczuł wiatr w żagle, nie dziwię się, Marcin Brosz skacze tam przy linii i teraz Arnerson. Dośrodkowanie, niebezpiecznie, 2-2, a gola zdobywa, proszę Państwa, Igor Anchulo i to jest 15. gol w tym sezonie napastnika Górnika Zabrze. Niestety, Jagiellonia Białystok remisuje, 2-2. Remisuje mecz, który naprawdę powinna wygrać. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek. Mecz ten komentował dla Państwa Robert Bońkowski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.